Spowodowane między innymi tym, że nasza, chciałem powiedzieć droga, ale byłoby to, no, myślę, że Pani Kasia jest naszą drogą, naszą wszystkim. Przede wszystkim jest dobrym urzędnikiem i angażującym się, żyje ze wszystkimi, dobrze? Stara się przynajmniej. Pani Kasia idzie na urlop. No nie, no to się nie zależy. Masz tyle urlop. Bo co sobie patrzy, bo to jest pani Waszek sobie... Co może poprzez Wasze na urlop? Piszę pracę magisterską, także... To dzień dziadka nie... Proszę Państwa, w związku z tym 20 stycznia nie będzie Pani Wasi od 1 do 15, no i potem, żeby się zastąpiło przygotowanie do sesji. Zimy na urlop, proszę Państwa, Państwu przesyłałem mailem informacje, nie będę jej czytał, ale tylko przypomnę. Utrzymanie czystości na terenach będący własną gminą Kraków. Wiem, że dwóch czy trzech lat, jak nie ma maila, to Pani Wasia, ci, którzy nie mają, przekazuję ksera. Natomiast rozumiem, że już nie będę czytał, jeżeli przesyłałem Państwu maile, przesłaliśmy Państwu maile, jeżeli chodzi o, to jest informacja z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. O, ja mówię. Proszę Państwa... Już się czułem zagrożony. Ja kolegę Janusza znam także. Panie Rady, muszę to ujrzeć. Jedna strona stąpiła. W związku z opracowaniem studium uwagi, Państwu chciałem przeczytać, dlatego że dostaliście do Państwa też maile, ale to jest ta sprawa, o której mówiliśmy przed chwileczką. I to jest ważna rzecz, bo studium jest wytycznym o tym, o czym mówimy, że jeżeli potem chcemy cokolwiek próbować zmieniać, czy nie zmieniać, ale jakby z urzędu jest wprowadzane w miejscowych planach, to najpierw wytyczną do miejscowych planów jest studium uwarunkować uszczelnie. Nic innego. W związku z powyższym, ważną rzeczą jest, który idzie studium, bo to wyznacza kierunki rozwoju miasta na następne 20-30 lat. W związku z opracowaniem opracowywanym studium uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, którym jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną rozwoju miasta w horyzoncie czasowym do 2030 roku, stanowiącym także fragment dla budowania przyszłości Krakowa i jego mieszkańców, wolą władz miasta jest przeprowadzenie jak najszerszych konsultacji społecznych. Dlatego też w imieniu zastępcy prezydenta miasta do spraw rozwoju miasta pani Elżbiety Kotepy oraz własnym zapraszam przedstawicieli rad i zarządu gminy na spotkanie w dniu 10 stycznia 2013 roku o godzinie 14 na sali obrad Urzędu Miasta Krakowa. Celem spotkania będzie prezentacja założeń koncepcji zmiany studium, a także poddanie pod dyskusję proponowanych w niej rozwiązań. Aktywny liczny udział. Z poważaniem dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Bożena Kaczmarska Michnia. To jest rzecz ważna. Ja rozumiem, że część tam jakby Państwa już będą te miejscowe plany, to może nie dotyczyć, ale jeszcze sporo terenów w naszej dzielnicy, już nie tak dużo, ale są jeszcze tereny, nie posiadają, nie będą posiadać miejscowych planów. Jeśli nie posiadają miejscowych planów, wytyczną do tworzenia miejscowych planów jest tylko. To jest na przykład odpowiedź na dyskusję. Czy mają być budownictwo wysokie, czy nie? Bo tam się zapisuje właśnie studium. To jest odpowiedź, czy będą wieżowce na przykład na Zaboczu, bo co jakiś czas się trafia pomysł, żeby na Zaboczu były wieżowce. Niby jest miejscowy plan, ale ten miejscowy plan już jest taki, że to jest jeden z pierwszych miejscowych planów do nowego prawa. W związku z tym, jakie Pani Basiu się liczy? Ona 10 lat ma Zaboczu. Przecież były te. Do Katowice opracowywały. Basiu, Zabocie ma co najmniej... Jacek, ile ma Zabocie? 10 albo 12 lat. Nie będę rzucał. Nie, 12 albo 10. Że będą na pewno przykre maszy. Na pewno, jeżeli policzymy w ten sposób. 2 lata tej kadencji, 4 lata tamtej kadencji. To już jest 6 lat. I była to było poprzednie. Myślę, że 4, więc licząc lekko, to było 10 lat. Nie, co najmniej 10 do 11 lat. To był pierwszy, proszę Państwa, przy samym zmianie, z którego jest... Nie wiem, z którego jest nowa ustawa o planowaniu przestrzennym. Jeśli ja mogę powiedzieć,
Ja wiem, bo ja byłem żółciakiem na... Ile to pola? To było, jak ja bym jeszcze, no to... Tak jak Jacek mówi, 2, 4, 6, 8, 8. No, ale to jest już jedna z najstarszych planów. Sami mamy świadomość, że modyfikowany coraz częściej zdarzają się głosy, że ten plan miejscowy w Zabłocie nie zabezpiecza do końca rozwoju tego obszaru. Tylko rozwoju, ale posiada... Proszę Państwa, z takich głównych rzeczy Państwu w większości rzeczy są... Proszę? Proszę Państwa, tak jak Państwu mówiłem, dwie inwestycje, które mają dość duże szanse mimo kryzysu, mimo dużych rzeczy, to co Pan Jacek kiedyś tutaj zadał pytanie, nie jesteśmy w stanie uzyskać na razie informacji, bo nie dzieje się to w budżecie miasta. Na razie są spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, w których tutaj byliśmy w tej Radzie z tamtego okręgu, był Tomek. Jestem w kontakcie z prezydentem Adamczykiem, bo takie spotkanie odbędzie się w jakimś węższym gronie z dyrektorem kolei. Będzie doszło, proszę Państwa, specustawy. Ta specustawa dotyczy również kolejowych rzeczy. To jest na dość poważnym etapie zaawansowanym projektowym. Kolej ma tak zwane, problem polega na tym, że kolej, to co chce ujawnić, ujawni, dlatego że kolej jest na tak zwanych terenach wydzielonych. Ich nie obowiązuje miejscowy plan, zauważcie Państwo, że w miejscowych planach i w studium nie ma w ogóle tereny kolejowe, które są po prostu białymi plamami. I to są obszary, które są obszarami strategicznymi i one są nie poddawane żadnym procesom planistycznym i żadnym procesom, które angażują nawet pozwolenie na budowę, czy wszystkie procesy administracyjne nie są prowadzone przez urzędy, są prowadzone przez Urząd Wojewódzki. W związku z powyższym jakby jest trudność z dotarciem do materiałów źródłowych. Natomiast pojawiają się już elementy uzgodnień, dlatego że już w Ciklicie mówi się na temat oświetlenia, na temat energetyki, na temat układu drogowego. Z mieszkańcami oczywiście konsultacja, bo ta specustawa również już obowiązuje do konsultacji i odbycia spotkań informacyjnych. Tak jak mówimy, to będzie gigantyczna inwestycja, która nam przełoży, tak jak proszę Państwa, co jakiś czas mamy w naszej dzielnicy ma miejsce takich skokowych rozwojów. Uważam, że to jest prorozwojowa inwestycja, bo powstaną dwa nowe duże dworce kolejowe. 800 milionów, ale mówię, że około miliarda to może kosztować całość. Dwa duże dworce kolejowe, powstanie duży łącznik nad ulicą, wydaje się, dowiertą zaraz po remoncie, no ile, 3-4 lata jesteśmy po otwarciu, no nie, więcej, no ze 6 lat jesteśmy po otwarciu Bielskiej. Będzie też przebudowane na skrzyżowanie, będzie potężna. Przesło chyba najdłuższe, ile mamy, Tomek? 90 metrów przesło, które będzie dojrze w górę, to jeszcze będzie szło w łuku. 11 metrów wysokości. Także zniknie z powierzchni ziemi BOWS i tamte rzeczy przy Hetmańskiej. To jeden z różnych wydłużenia na roku, to taki co wiesz, wychodzi na ulicę. Także będziesz mógł od siebie z domu oglądać też na estakadzie kolej. I tu jest też rola nasza, żeby proszę Państwa jak najmniej to oddziaływanie było w stosunku do mieszkańców. Oczywiście to co mówiłem, problemy się pojawiły już na tym spotkaniu, bo mieszkańcy nowo wybudowanego osiedla Grega, ponoć nazywa się Grzegorza, oni się zbliżą ile 20 metrów, te najbliższe mieszkania zbliżą się 20 metrów do... No przecież wiedzieli jak budowali się to będzie. Czy wiedział o tym na pewno ten co budował? Ale ci, którzy kupili mieszkania, które to brały, no przepraszam, o tym się mówi lata. Tak, nie, no to jest inwestycja 50 lat już proszę Państwa planowała. Ale spowoduje to, proszę Państwa, to, że może powstać w połączeniu z drugą inwestycją, czyli tym szybkim tramwajem, przejściem koło kabla, między kablem, fabryką kabel, a osiedlem kabel. Gdyby powstał tramwaj, znaczy gdy powstaje ten tramwaj, a wydaje się, że też jest to perspektywa roku, półtorej, kiedy może już zacząć być realizowany, kolej aglomeracyjna, dlatego że nad torowiskiem nad torami będą po prostu przystanki wysiadkowe. W związku z tym tam się będzie wysiadać
sprawdzają na peron w powietrzu, który będzie można schodzić na perony kolejowe. Oznaczałoby to ni mniej, ni więcej, czyli że kolej aglomeracyjna, która na dzisiaj nie działa, mogłaby zafunkcjonować, jeszcze tu będą dorabiane dodatkowe tory na Zawodzie. W związku z tym, gdyby jeszcze powstał przystanek na Wichu koło hali targowej, to co, ten co jest planowany, plus jeszcze dworzec główny, może się okazać, że mamy wewnętrzne połączenie szybsze od tramwaju. Kiedyś był pomysł na kolej, na tramwaj dwusystemowy, czyli tramwaj wjeżdża, bo jest taki w Niemczech, są takie rozwiązania, że tramwaj po prostu wjeżdża na tory kolejowe, przełącza się, bo jest inne napięcie, w sieci. Ale są takie tramwaje dwusystemowe i on wjeżdża potem na tory. Ale to jest zbyt drogie rozwiązanie, obciążałoby miasto, a tutaj jest szansa, że po prostu byłaby kolej, szybka kolej aglomeracyjna. To też się dzieje na terenie naszej dzielnicy. I w porównaniu, to jest tak jak kiedyś był taki przeskok Klimeckiego, most Kotarski, który jakby otworzył z jednej strony, z drugiej strony potem był most Bandy, potem Służyskiego, Chrystobotewa, Siwiaka, to jest taka potężna inwestycja, plus jeszcze Kuklińskiego i tramwaj. I teraz następny element to właśnie te centrum podwórza. To jest właśnie bardzo ważne, bo to coś, co może nam całkowicie zmienić centrum naszej dzielnicy. To gigantyczna budowa. Nie mamy, ale to jest gigantyczna budowa. Jest tylko kwestia, na co musimy zwrócić uwagę, bo co rozmawiać. I wydaje się, że potem wykorzystanie tego miejsca na parkingu. Osłona przed hałasem. Jakieś takie elementy, które można by wykorzystać. Estakada będzie na ilu metrach? Na 10 już? 8 chyba. 11. Na 11, a potem będzie skończyć budowę. Ale te rozwiązania bardzo ciekawe, bo to wszystko ma być obudowane, to chyba antyakustyka tam przy zamiarze. Tak jak w Berlinie. Proszę Państwa, myślę, że z takich rzeczy, czy ktoś z Państwa chciałby jakieś, bo chcielibyśmy sobie złożyć, czy jakąś ważną sprawę, chciałby, bo myślę, że... Ja powiem, bo powiedziałem, że to są dwie osoby. Mieli Państwo, proszę, miejscowe plany, które są procedowane, zostały już przedyskutowane w komisjach. I jest w tej chwili ostatni termin, ja nie powiem jaki, bardzo bym prosił komisję planowania, zainteresować się do składania uwag. Nie Pani doktor. Właśnie rozmawiałem na ten temat. Przy każdym planie był oczywiście Jarosław Żółciak, było Stowarzyszenie Podwórze PF i był Pan Bajezdow. Natomiast w komisji planowania nie było nikogo. Ja się nawet zastanawiam, bo pamiętam poprzedniej kadencji. Na każdy plan był dyskutowany w komisji, było pilnowanie tego planu. W tej chwili jak gdyby nie ma nic. Nie ma. Pytam, czy w komisji, czy wiecie coś mieli panowie na temat? Nie może. Ja odpowiem. Szanowny Tomku, piłeczka uderzona do komisji planowania jest źle uderzona. Powiedz mi, czy szanowny? Ja myślę, że mamy zarząd. Są radni z poszczególnych okręgów, których plany są robione. Jeżeli się odnosimy do planów, które były realizowane w tamtej kadencji, proszę zwrócić uwagę, kto chodził za tymi planami. Zajmowali się to przede wszystkim radni z danych obszarów. Sam byłeś uprzejmy ostatnio powiedzieć na przedostatniej komisji planowania i zapamiętałem sobie te słowa i wyryłem sobie je bardzo głęboko. Myślę, że nawet wygraweruję, że nie będą jacyś radni z Płaszowa czy z Rybi decydować, co ma być w podwórzu. Więc rozumiem, że skoro podchodzisz do tego w ten sposób, to bierzesz pełną odpowiedzialność i rozumiesz, że jako radny ze starego podwórza bierzesz czynny udział we wszystkich spotkaniach, czyli w dyskusjach publicznych organizowanych przy każdym planie, spotkaniach
Komisji Planowania Rady Miasta gdzie są przyjmowane uwagi mieszkańców, bo każde mieszkaniec może być, rozumie, że masz pretensje do tego Komisji Planowania, że nie zajmują się tym, dlatego rozumiesz, że ty jako mieszkaniec Pogórza, radny Pogórza, wiodący radny, bierzesz w tym udział. Ja powiem tak. Plany, które były robione w tamtej kadencji, były na wszystkich dyskusjach publicznych, które się odbywały w tamtej kadencji, jak również w tej kadencji. Bo nie tak dawno wszedł plan Płaszczów Rybnicy, który był realizowany, przeszło 4 lata. I jeszcze w tej kadencji, nie tak niedawno, bo 2 miesiące czy 3 miesiące temu, po ostatnim wyłożeniu, odbyła się dyskusja publiczna, byłem na takiej dyskusji. I wszystkie te plany, którymi jestem zainteresowany jako mieszkanie, jako radny, biorę w tym udział. Natomiast uważam, że tą piłeczkę i tą igiełkę, którą włożyłeś w tej chwili, włożyłeś w złe miejsce. I przemyśl sobie to, Tomek. I chciałbym, żebyśmy zakończyli tą dyskusję na tym, a nie dyskutowali, bo rozumiem, że pan przewodniczący za chwilę wokół komunizmu będzie chciał, żebyśmy sobie złożyli życzenia w Wigilii. Więc prosiłbym cię, jeżeli chcesz, możemy wrócić do tej dyskusji, ale wróćmy do niej po siebie. I przygotuj sobie argumenty i przygotuj sobie naprawdę dobre argumenty do tej dyskusji. Proszę Państwa, ale to nie jest dyskusja, tylko proszę Państwa, ale my nie jesteśmy w punkcie dyskusji. Zróbmy na następną sesję na temat planu i zobaczymy, w którym są miejscu, natomiast... Czyli jesteśmy na takim miejscu, że już jest podczas. Jesteśmy, znaczy, proszę Państwa, wnioskowanie do planu, pociąg odjechał, a my jesteśmy na dworcu w Szałkowie. Jedyną możliwością wpływania na plany to są poprawki radnych miasta przy procedowaniu planu. Mamy teraz radną dzielnicę, która jest z tego co wiem członkiem Komisji Planowania Przestrzennego i można spokojnie wnioski składać. Tylko, że proszę Państwa, ważne jest to, że ja bym się nie chciał wypowiadać jako niezwiązany jakby, znaczy związany tak, ale nie znający szczegółowo specyfiki poszczególnych ulic, bo tu już chodzą niuanse. Mówmy się, że te plany, które są w centrum Pogórza, to nie są plany w Płaszowie, Rybitwach i Przewozie, gdzie są jeszcze dziewicze tereny, na których możemy mówić o zagospodarowaniu, tylko tu jest prędzej plany ochronne, zabezpieczające, mówiące o tym, żeby nie zepsuć tego, co już jest, bo tu większość terenów jest zagospodarowane. No, umówmy się, że to jest kwestia zmiany jednego budynku na drugi, wyburzenia prądy, zrobienia jakiejś infrastruktury, bo ani układ drogowy tu jakiś nie będzie przemodelowany w wielki sposób, dlatego te plany w miarę szybko, proszę Państwa, pójdą. Ale są pewne elementy, jak wysokość, głównie to jest teraz, rozbija się o wysokość intensywnej zabudowy, która wszyscy dążą do tego i jest drogi. Nie oszukujmy się, to co się stało w Paszowie i to co się stało, nie jesteśmy specjalistami. Ja się też, powiem szczerze, wydawało mi się, że na planach. No, a się okazało, że są ci, którzy z tego żyją, ja z tego nie żyję i próbują zrobić zapisy takie, które nam się wydają na pierwszy rzut oka, że są bezpieczne, a okazuje się, że ten zapis jest po prostu wymierzony jakby w drugą stronę. Lepiej jest takie, żeby z jednego metra kwadratowego wystać jak najwięcej metrów. Trudno się temu dziwić, to trzeba znaleźć tylko właśnie wiedzę. I idziemy dalej. Pani Basiu, będzie pani jeszcze chwilę się pani zatrzymała. Kondygnacja, a tam jest grunt zerowy, wie pan? I wszyscy topią się przy tym. Co na nas słuchać, na nie wiem, zakończona. Nie dano plan. Sam napisałem kilkanaście uwag, poprosiłem też, żeby osobiście złożyłem i podpisy zbierałem się od mieszkańców, jeszcze poprosiłem dzielnicę w moim imieniu. I myślę, że najwięcej wie, tak pan przewodniczący odpowiedział, osoba, która jest zainteresowana. I myślę, że każdy radny, przynajmniej to jest podstawowa moim zdaniem obowiązek radnego do takiego planu się przyjrzał i zgłosił uwagę. Wisi na przypomnienia dla miejsca, proszę Państwa, z miejscowymi planami, które są robione. Aha, jeszcze komisja planowania przestrzennego zgłosowała każdy plan z radnym z okręgu. Ja pamiętam, jak leżało 6 planów, mieliśmy każdego radnego okręgu, pytaliśmy, czy ma jakiś. Mam taką prośbę, bo wie pan, że jestem zainteresowany estakadą kolejową. Jakby nie wiem, czy jakieś dokumenty z tego spotkania. Nie ma żadnych dokumentów. To miałem prośbę, jakieś były takie spotkania czy kolejne, jakby pan przewodniczący był. Jak będzie spotkanie, sposób, bo nie jest pytanie, czy to będzie spotkanie typu
rozmowa z dyrektorem. Ja bym chciał, żeby przekazali w ogóle jakieś dokumenty. Bo rozmowa, jak pan przychodzi na takie spotkanie bez dokumentów, jak pan zobaczy, wyjdzie, to jest całkiem inaczej niż coś, co można, wie pan, siąść, zobaczyć, dotknąć. Podobna sytuacja będzie dotyczyć, proszę państwa, szybkiego tramwaju KSTK. Ale no, tam już jest, ale to też już to, proszę państwa, biegnie. Zobaczymy, na jakiej kolej poznamy na strategiczne i definitywne. Pan Tadeusz, pan Adam. Szanowni państwo, chciałbym tylko zauważyć, że odbywa się dziwny plebiscyt na radnego dzielnicowego. I uważam, że jeśli ktoś się chce bawić, niech się w to bawi. Tylko mam jedną prośbę. Nie dajmy się wciągnąć w te komentarze. Ponieważ zaczynają być niektóre, mnie akurat pod jakby w ocenie mojej oceny osoby rozbawił, ale żebyśmy się nie dali wciągać, bo niektóre były tam wpisy, które nawołują do takiego troszeczkę opluwania się. Uważam, że dajmy sobie po prostu na wstrzymanie. Czy rozumiem, że żeby pana nie zabrudził? Między innymi nie mam ochoty i ja nie odpowiadam na takie po prostu komentarze, ale wiem, że łatwo się po prostu da wciągnąć. Mam prośbę, nie komentujmy. Głosujmy, jeśli chcemy, na siebie, na koleżanki, tak, ja głosuję na koleżanki, na kolegów, ale nie dajmy się wciągać w komentarze. Wesołych świąt. Dziękuję. Pani Ela. Koleżanka, kolega. Chciałbym powiedzieć a propos tej decyzji Urzędu Miasta dotyczącej tego skwerku. Chciałbym przekazać opinię mieszkańców tutaj, są oburzeni wręcz postawą tutaj miasta, że po prostu odpuściła sobie, oflała krótko mówiąc. Nie wzięła pod uwagę opinii dzielnicy. Nasza opinia, no to po co cholera, my tu coś opiniujemy, jeżeli to jest wszystko do kosza. No. Mówimy o żeleńce, o źleńczu, nie chce się Lwowskiej. Chodzi o sprawę między Lwowską a Radnieniem. Tak się ustępuje, już w dzielnicy 12 mają przewagę miasta w dzielnicy 13. Ja mam podstawowe zapytanie. Ale nie ma takie mieście, nie ma, to się... To się odbywa u nas, to możemy sobie tego uchwalić, a później w mieście nie ma tych radnych, którzy by nas tam na ten forum reprezentowali. No jednak to jest dla mieszkańców, które dawne udzielą tej ulicy Trałbuta do Wrów i jest to znacząca sprawa. No. Może nie życie, ale jest to jedyny w okolicy, gdzie można wyjść tam z tym pieskiem, sprzątają to można numer. Ale jest dla ludzi i powinno to się zachować, a tu się na siłę pierzeje to piernicza budynku, zamyka się, robi się getto. Jest plac Badrugetta i tworzy się getto dla mieszkańców, którzy tam właśnie gdzie mieszkają. To jest skandaliczna sprawa. To tylko dziękuję, Jurek. I wesoły się. Wczoraj mieliśmy drukowany, nie dotarł jeszcze. Czekamy, znaczy proszę państwa, pani Basia zadzwoni do państwa. Wyślę maila i zadzwonię do państwa, jak tylko przyjdzie z drukarni i gazet. Wszystko? Jacek. Na gorąco odpowiem Adamowi, że pewnie nie tylko z tego problemu ze sklepiem, gdyby miejscowe zdanie tego problemu przestrzennego było jako takie zielone, a nie jako wykonane. Ale nie ma pan racji. Ja to sprawdzam. Pani Basiu, już Państwa nie było. Ale Pani Basiu, ja tylko stwierdzam fakt. Ja nie wiem. Nie, to nie jest fakt. Nie jest, nie jest. Przepraszam, ale jest, ale proszę Państwa, czy on miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego jest wybudowany? Nie, chwileczkę proszę pana, jest. Ja analizowałam dokładnie. Ale proszę państwa, Pani Basiu, już dalej mam głos, to nie jest. Część działki jest, a część nie. Więc i wystarczy, się zgodzić na tą część, żeby ją odbyć. No, ale proszę państwa, no weźmy, ale proszę państwa, pieniądze nie biorą się z próżni. Ja też uważam, że nie jest w porządku, że wymienione tereny tak naprawdę zabierane są nam pieniądze po to, żeby realizować park na przykład na Woli Buchackiej, który nie powstanie prawdopodobnie. Najprawdopodobniej nie powstanie, ponieważ jeżeli wydaje się około 8 milionów złotych, żeby pozyskać teren, to za chwilę radni, którzy chodzą za tym, że wydano 8 milionów złotych na pozyskanie terenu, będą brzmieć, że to jest granda, że wydano 8 milionów złotych na pozyskanie terenu, a nie realizuje się parku.
A my mamy, proszę Państwa, park Ogród Płaszów, który w przyszłym roku straci prawomocne pozwolenie na budowę. I nie ma pieniędzy choćby na drobną rzecz, ale myślę, że może wrócimy do tego po nowym roku. Ja jeszcze jedno słowo, to co Pan Przewodniczący mówił o studium. Proszę Państwa, studium, znaczy jest tak, że tam gdzie mamy obowiązujące plany, też jest ważne, jakie będzie studium przyszłościowe. Bo plany, proszę Państwa, niekoniecznie trzeba wtedy, jeżeli wejdzie nowy studium, niekoniecznie trzeba zmieniać plan w takim obszarze szerokim, jak jest na przykład dzisiaj, powiedzmy, w Niewicy Północ czy Płaszczu Wydłuży, tylko wystarczy, że się zmieni w niewielkim obszarze i ktoś będzie zainteresowany, żeby zmienić go w stosunku do nowego studium. Proszę zwrócić uwagę, dość dużo się mówi jakby o dwóch elementach, które będą w tym studium ważne w mieście. To jest Nowa Huta, obszar jako przyszłościowy, z przyległościami, to znaczy mowa o Nowej Hucie, jeżeli chodzi o tereny dawnej huty, dzisiejszej huty Sędzimira, jak i jak i Branice, czy tamte rejony. A drugim takim elementem, proszę Państwa, o którym się właśnie dużo mówi, to jest Płaszów i Rybnicy Przewóz. Czyli Rybnicy Przewóz łącznie, proszę Państwa, z tymi wieżowcami, z metrem, etc. To są, proszę Państwa, elementy, które zmienią tak naprawdę politykę miasta dla tych obszarów na najbliższe lata, jeżeli nie dziesiątki lat. Dlatego też, żeby potem nie było problemów i dyskusji, uważam, że powinniśmy wszyscy pójść na to spotkanie 10 stycznia. Trzeci element to jest, proszę Państwa, ponieważ środki, które Rada Dzielnicy przeznaczyła na obchody stulecia przyłączenia Płaszowa, w związku z tym, że tam przy oszczędności, ja tutaj rozmawiam z Panem Przewodniczącym, prosiłem Panią Olę o przekazanie tej informacji również na zarząd. Będzie zorganizowany koncert kolęd w dniu 30 grudnia, to jest niedziela o 15.30 w kościele Matki Bożej Fatyńskiej, ulica Mały Płaszów 11, w nowym parafialnym kościele. Tak. Od której godziny Pani Skórzki? 15.30. Mam nadzieję, że plakaty dzisiaj Pani Dyrektor już plakatów nie miała, jutro na będą plakaty, będą również ulotki. Wszystko będzie podane. Postaram się poprosić Panią Dyrektor, żeby to też zostało dostarczone. Mam ogromną prośbę o... ja poproszę do kultury Panią Dyrektor o przesłanie tutaj w formie elektronicznej tego plakatu, żeby ten plakat, znaczy tylko liczę, bo plakaty będą, natomiast muszę zamieścić na stronie internetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powiem szczerze, nie wiem co się, proszę Państwa, stało. Mamy jakiegoś pana, może, ale to chyba jeszcze nie wynikało z tej licytacji internetowej na razie. Bo dwie gablody zostały zdewastowane. Jedna u Renaty, a druga tutaj u Krysi i obydwie mają wybite szyby. No nie sądzę. Ale przyszłego budżetu będziemy starać się szybciej tego koordynatora. Ale to właśnie tak naprawdę śmieje się, ale to nie jest śmieszne. Proszę, bo jest tam, co właśnie pisałem wcześniej, że jest z tym policja. Nie mamy pieniędzy w tymorocznym budżecie. Pan kolega Janusz, kolega pani Wasia. Pan jest śmieszny, to jest do którego pana pracuje z tym? Pana Damasz? Adasz. Tak, słucham. No, ja czy pan sprawdził ze renumeracji działek, które zostały sprzedane, a które zostały sprzedane? Działki, które zostały sprzedane, czyli obmiar tam był grody z jego, byli panowie grody, a obmiar robi, to były działki w gestii miasta. I trudno to się rozumieć. Następne działki, które tam są działkami prywatnych osób. To ja nie mówię. Fizycznie prywatne. Proszę Państwa, ale proszę Pana. Te prywatne działki oczywiście no, żeśmy to akceptowali, bo nie ma wyjścia. No nie, to nie ma wyjścia. Chciałabym,
wiedzieć od pana konkretnie, które działki zostały sprzedane. To co, miasto zawodowskowało? Mamy to przecież wiemy. To co, miasto no ale proszę pana, niech pan potrzebuje zapisie ustawę planu obowiązującego jest wyraźnie powiedziane, że część działek musi być przeznaczona na zieleń osiedlową. I na podstawie tego ja przywoływałam te punkty ustawień planu i właśnie na podstawie tego wnioskowaliśmy i negatywnie opiniowaliśmy. Ale ponieważ jest chorym danym, ja nie wiem, kto opracowywał ten plan. Mianowicie ulica na zjeździe jest potraktowana jako ulica zabytkowa. No proszę państwa, ona jest sztucznie powstała po wyburzeniu. I zapis tego planu, a szczególnie zapis konserwatorski, konserwator tak uznał, że to jest zabytkowa ulica i należy zabudować tylko utworzyć pierzenie ulicy. Nie ma nikogo, bo jeżeli inni mogą gadać, a to jest szansa sprawa. Dlatego chciałam, żeby pan wrócił do poszukiwania. Ale czy przedziale skarbu pan zasięgał informacji? Kolega tutaj zasięgał. Ja się dowiadywałem, te wnioski, które proszę państwa wystąpili do nas, pamiętaliśmy opinię negatywną, zostały sprzedane. No. Znaczy zamienione, przepraszam. No, zamienione na działki w 12 dzielnicy. Ale no. Dziękuję. Czy ktoś ja coś chciał? Ja tylko chciałam państwa poinformować, że jutro o godzinie 16 w MOPS-ie odbędzie się kolacja wigilijna dla osób ubogich, podopiecznych MOPS-u i będą uczestniczyły osoby z rady. Również w tej kolacji, za którą zapłacą. Z nami za siebie. Pani Basia coś chciała nam powiedzieć. Proszę państwa. Zbliża się okres świąteczny. Jesteśmy w adwencie, ale będziemy się, proszę państwa, w tym gronie. No jeszcze jedna na poszerzone, mam co najmniej w tym gronie widzieć 22 stycznia, już i w nowym roku i w okresie jak już jeszcze Boże Narodzeniowe. Niech mi wolno będzie w imieniu swoim zarządu złożyć państwu życzenia wszystkiego dobrego, spokojnych, zdrowych, rodzinnie spełnionych, spędzonych świąt. Żebyśmy nabrali w ten czas, żeby teraz jeszcze oczekiwania, bo okres Adwentu i dla osób wierzących jest to okresem przeżycia religijnego. Dla tych, którzy cenią tradycję, jest to jako tradycja nasza historia. Ale bez względu na to, jak podchodzimy w sposób taki lub tradycyjny, na pewno jest to okres radosny, okres przebaczenia, okres szukania innych rozwiązań, pewnego dystansu. Chciałem przypomnieć, że w okresie wojny, i to było w I wojnie światowej, a szczególnie w I wojnie, w czasie świąt na frontach milkły działa, milkły broń, przechodzili żołnierze, składali sobie życzenia. Nie ma takich, są to święta radości, nadziei. Ja tej nadziei, którą myślę, że cały czas mam nadzieję, że są sprawy, które nas na pewno nie dzielą. A jeśli nawet się dzielimy, to dzielimy się ładnie. Chcę, żebyśmy jak najwięcej z sobą rozmawiali, jak najwięcej szukali dróg porozumienia dla dobra naszej dzielnicy. Wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i dla naszego ukochanego Podgórza, żeby i święta Bożego Narodzenia i nowy 2013 rok był rokiem spełnienia marzeń, był rokiem dobrego czasu i był, żebyśmy się wszyscy nawzajem...
Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że czarny piątek minie tutaj, jakaś klątwa tutaj żadna na nas nie spadnie. Majów, żebyśmy się nie dali zwariować, nie jest tak łatwo. I myślę, że ten, który czuwa nad nami, dalej będzie nas miał swoją opiekę. Wszystkiego dobrego. Wesołych, zdrowych, radosnych świąt. Weźcie Państwo dla siebie, dla Was, dla swoich rodzin, taką dla każdego przygotowałem tutaj koleżanki. Życzenia, które proszę Państwa przysłano do nas, do naszej Rady, są na stole, to są życzenia dla całej Rady, to są głównie placówki oświatowe i ci, z którymi współpracujemy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego rodzinie i nawzajem. Dawaj, wasze, kochajmy się. Nawzajem.